Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za piękną współpracę rycerzy Kolumba z naszą Caritas. Już otrzymaliśmy drugi transport wózków dla osób chorych, niesprawnych. To jest wielki dar dla rodzin, dla tych, którzy bez tych wózków nie mogliby normalnie funkcjonować. Ten dar od rycerzy Kolumba jest wielkim znakiem miłosierdzia, chrześcijaństwa. Dziękuję bardzo. To, że jako rycerze możemy ten dar uczynić, możemy skierować ten dar do najbardziej potrzebujących, to jest nic innego, tylko wypełnienie misji rycerskiej. Z jednej strony bracia z Kanady, którzy zbierają fundusze, z drugiej strony my, którzy włączamy się i dystrybuujemy, przekazujemy do tych najbardziej potrzebujących osób w całej Polsce. We have a program in Saskatchewan where we give councils an opportunity to give money to wheelchairs. And once we have enough money collected, then we determine a destination, and the state deputy is usually involved in deciding where he'd like to send the container of wheelchairs. Now, being that my dad was born in Poland, and we always thought of Poland as kind of in my blood, I guess I would say, we decided that Poland would be an obvious destination where we wanted to send the wheelchairs. We have enjoyed partnership with the Knights of Columbus of Poland and with Caritas Radom now for a few years. We have sent hundreds of wheelchairs to this area, and we are really pleased that Caritas Radom is sharing the wheelchairs across the country. We have met many people in homes, in churches, in parishes, in schools, whose lives are now different. And we are very pleased to return now, today, with a representative from the Knights of Columbus of Saskatchewan. So we had a container of wheelchairs, 125 wheelchairs, that arrived in Poland at the end of June. And today was the day where we distributed them and had a mass and had a ceremony and distributed a wheelchair to someone that needed one. Spotkaliśmy się w Caritasie Radomskim, ponieważ to właśnie Caritas Radomski jest tym miejscem, poprzez które wózki z Kanady trafiają do Polski i stąd dystrybuowane są do kolejnych diecezji. To jest bardzo ważna inicjatywa, ponieważ zapotrzebowanie w poszczególnych diecezjach jest bardzo duże. Mam wiele sygnałów od księży biskupów, od dyrektorów Caritasów, jak wielkie oczekiwanie jest na pomoc w postaci przekazania wózków. I te sygnały, które odbieramy z całej Polski, próbujemy realizować dzięki pomocy naszych braci z Kanady oraz fundacji, która po raz kolejny już kolejną partię wózków do nas przysłała. Once we decide on a destination, then the money seems to really roll in rapidly, and now that the people in Saskatchewan know that we've delivered a carton of wheelchairs to Poland, and we're delivering wheelchairs and raising more money for another delivery, the money come in really quick. So in about a year, we were able to raise enough money for another container of wheelchairs for Poland once again.